O, siema. Wiecie, co mnie zastanawia do tej pory? Czasem wchodzę na ten stream Arkuela i się zastanawiam w dupę, co tam się dzieje. Myślisz sobie, no taki stream dla retarda, nie? Ale z drugiej strony patrzysz, to on z tą swoją siostrą odpieprza na tym streamie. To już jest dopiero porypane. Nie dość, że Arkuel jest jaki jest, to jeszcze jest grzesznikiem po prostu. Rozumiesz? Siostrą własną takie rzeczy rodzoną. Ja jestem chłop starej daty, rozumiesz? Nie można takich pat streamerów oglądać jak Arkuel, jeżeli takie rzeczy się robi z własną siostrą. Także odradzam Arkuela, odradzam. Złe zachowania promuję. Kuzynkom, to rozumiem, tak? Ale. Dobra, nie, nieważne. Nie brnijmy w to dalej. Pokaż odkurzacz. Oczywiście, specjal dla ciebie, widzu. Odkurzacz pokazany. Jak coś to jest, zastanawiasz się teraz, co to jest takie białe na nim? No, to jest taśma klejąca. Zgadłeś, jeżeli to myślałeś. Bo się odkurzacz psuje i trzeba go taśmą sklejać. Pokcząp, dlatego jest taki syf. Bo się sprzątać nie da. Inaczej przysięgam, żebym sprzątał. Dla przykładu, tutaj syf, co jest na fotelu, to bym posprzątał, przysięgam, ale odkurzacz nie działa. Tam leży jeszcze pakowanie po chińskim jedzeniu od 2 tygodni, ale nie mówcie kecy. Paczkę od chipsów byś odkurzaczem wciągnął? No a co za problem? A nie da się? Nie wiem, bo ja nigdy nie używałem. Ciężko jest się wziąć, żeby posprzątać w mieszkaniu, zwłaszcza w swoim pokoju, zwłaszcza na swoim biurku, na którym się siedzi i gra w komputer. No bo z drugiej strony, po co masz sprzątać na biurku, na którym grasz? Skoro tu jest najważniejszy komputer, a nie czystość. Wiesz jak jest? Dla przykładu, patrzcie, na przykład moja metoda, żeby trzymać czystość, to jest mniej więcej na tej zasadzie, zobacz. Wszystko, co się pojawia na moim biurku, jeżeli jest mi niepotrzebne, musi po prostu z tego biurka zniknąć. Co to więcej mówić? Po co do tego jakieś instrukcje, szkolenia robić i cokolwiek? Idź już, bo mi chuchasz na biurko i brudne będę miał. Idź. Humor może trochę normicki, ale mi się podoba ten film. Siedzę u ciebie w domu, nie, siedzę u ciebie na streamie, wapuje epeta. Rodziców nie ma w domu, mam 14 lat. Co o tym sądzisz? No, myślę, że umrzesz młodo. Ale nie ma co wapować epetów ani żadnych petów, powiem ci szczerze, bo to sensu nie ma. Puszczasz ten dym. To rozumiem, jakbyś jeszcze nagrywał to na internet, żeby się wybić na tym puszczaniu dymu. Ale tak to useless rzecz. Po co ci ten dym puszczać? Nie dość, że idą pieniądze z dymem przez to? To jeszcze twoje zdrowie idzie z dymem. Dobra, gramy. Gramy w Sąsiedzi. Sezon drugi. 4 odcinki są tylko. Ale na 100% każda, tak? Na 100%, pamiętajcie. Także gramy. Pierwszy film. Dobra, nowe rzeczy są. Patrzcie, maszynę tu ma jakąś do szycia chyba. Co to w dupa jest? Nie wiem, jakiś silnik ma w kuchni. Poczekaj, już mam 4 itemy, jest 7 questów. Dobra. A papuga pewnie drze mordy jak się idzie, nie? To muszę. O, on tu idzie. A, wazony on robi. Dzbany robi. Sąsiad robi dzbany. To dzban pieprzony. Się da wyżej wejść. A, poduszkę się też. Kurde! Chowam się pod to wyro i siema. A on na dół nie schodzi w tej części. Znaczy w tym odcinku, czy jak coś tam. Co jest? Ty, muszę rzeczy skądś wziąć. Czyli tak, może zaczniemy od tego, od kuchni, nie? Wydaje mi się, że od kuchni. Ja będzie szedł sobie w górę. I będzie niszczony dalej. A, dobra, dobra. Banan potem. Banana się da wszędzie rzucić? Poczekaj, bo ja dopiero jedną rzecz zrobiłem. Kurde, no nie idź tam! Ja pierdzielę, nie wiem co rzeczami robić w tej części. Da się coś papudze zrobić? Co ja mam robić w tej części? Chodź na łeb. Ja on mnie słyszał, nie? Czekaj, czyli coś mu się stało, tak? Masz. A, tu coś jest. Kurde, bo ja nie ogarniam tej części, czat. Ja pierdzielę, no nie wiem co się robi w tym. Co to za proszek? A, to do aparatu. Pineski na krzesło do garncarstwa? Aha, czyli tam dwie rzeczy się robi, tak? Dobra, poczekaj, bo to gra dla dzieci jest, ale jestem głupszym, widać, niż dziecko. Czyli Pinecki mówicie na krzesło, tak? Aha, mieliście rację, dzięki. Dobra, dwie rzeczy zrobione. Co tu się robi? Aha, on napije przetakosty. Dobra.
I podwyro. Podwyro, kurde pajacu! Ucieczka przed starym po wywiadówce? Tak, tak. Banana mu tu rzucę na ziemi i się. Dobra, masz to. Odcinam ci gołębie, śmieciu. Walę ci klej na obraz. Biegnę tutaj. Walę banana na podłogę. Ty, banana trzeba po obrazie zrobić. Tak, czyli będę musiał to powtórzyć na stówkę. Nie, dobrze zrobiłem. Bo by mu minęło. Ej, dobrze, czyli chyba za pierwszym razem. First time podejście i wygrane, kozak. Znaczy nie licząc tamtego, ale to była wpadka wina producentów gry według mnie. Ty, zastanawiam się, czy mu minie gniew, czy nie. Nie, dobrze. Za pierwszym razem! Nie, to pierwsza misja była kretyńsko łatwa, naprawdę. Jeżeli reszta będzie takich, to jest... Nie wiem, pierwszy sezon był jak na razie najtrudniejszy. Tu widzę, że się do kawy coś dodaje, pewnie jakieś przeczyszczające coś. Znając tą gierkę. O kurde! Zapomniałem, ja pierdziele. A to się nie liczy jako przegrana, bo zapomniałem. A pamiętajcie, jak się coś źle zrobi, ale się zapomni, to się nie liczy nawet. Więc uznajmy, że luj. Tutaj mu coś kradnę. A jest ziemia, mieliście rację. Daj. Aha, on idzie na górę, dobra, to ja idę się podwyro. Poczekajcie, mam 4 rzeczy, a jest 6 trików do zrobienia, to... A, jeszcze parasol, dobra. Czyli 5 rzeczy mam. Pineski pewnie na to, no bo on nigdzie indziej nie siada chyba. Dobra, trzeba zacząć chyba od góry znowu, tak? Nie, nie, nie! Trzeba zacząć od kawy, żeby on pobiegł tu. Nie! Nie! Trzeba od góry zacząć i potem on idzie do kawy, bierze ziemię i pewnie biegnie tutaj, czy nie? Poczekaj, to jest tak, pineski i parasol na górze, do kawy jest ziemia. Do czego jest to? A, do tego, opalania. Chyba tak. Do konewki muszę dodać to chwastobójczy. Dobra, dodaję rzeczy, poczekaj. To tu i to tu. Teraz idziemy na dół. Kurde, idzie tutaj znowu? Czyli poczekaj, czyli ja muszę teraz szybko biec. Kawa, banan musi być tutaj. Tutaj musi być banan. Niżej, tu musi być banan. Ta, lecę. No to dałem. Nie dodałem miodu? Ja pierdzielę w dupę. Luj z tą grą, reset, jestem tryhardem. Lubię blaski. Black Blue dał na goli brodę 5 zł, a Luj z tym. A Luj z tym. Dziękuję bardzo, lubię placki. Jezu, to chyba od tych kwiatków trzeba zacząć. Potem robić. Poczekajcie, pauza. Czad, może to... Ja nie wiem, czy to od tych kwiatków nie trzeba zacząć. Poczekajcie, bo tu jest coś ciężkiego. Bo to trzeba chyba zacząć od kwiatków, bo on je długo robi, kumasz, ale resztę jak zrobić? Kurde, nie dałem do kwiatków. Ja pierdzielę, reset tej zasranej gry! Luj! Pieprze w dupę. No nie, no bo... Tak, od kawy trzeba zacząć i luj. 100%. Luj jeszcze jeden. Dziękuję ci bardzo, Black Blue. Ty, co jest? Przeszedł po bananie? Tak o? No. Nie, od góry trzeba chyba zacząć, macie rację. Dobra, to mu podłożę i tak od razu, bo on tu chodzi zęby umyć tylko po, jak mu wpieprzy ziemię do kawy. Czyli mogę na spokojnie mu napieprzać to. Ale gdzie banana dać? Ty, ten z bananem jest największy problem, czat. Przy łóżku banan? Ty, a może tego banana serio przy łóżku, jak on wraca z tym? Jak on wraca od kwiatka, trzeba tego banana tutaj dać? Dobra, zrobię tak jak mówisz, żyrandolem starą. Walę tu tak to. I chowam się do szafy i siema. Tutaj trzeba dać banana, jak on zrobi balkon cały. To trzeba wypieprzyć banana, żeby mu nie spadł gniew. Tak, ale zobaczymy, czy on idzie od razu po tym po kawę. A nie, i tak wyszło. Haha! Co za gówno! To ta prosta była misja w luja, ja się głowię z wami. Czad, my się głowimy nad tym, jak to zrobić, a ta misja była dla idiotów. Ta gra jest niesprawiedliwa, i luj. Dobra, trzecia misja. Ej, ale, o, świnka. 7 questów jest, w tym świnka jest jednym.
To świnkę trzeba jakoś ograć. On śpi w tej w tym kłeście. Coś ze szczęką się robi, dobra. Ty, do czego to się dodaje? Do mleka? Chyba tak. Coś z tym tortem jeszcze robi. Kaktusa mogę wziąć. Ty, kaktusa to chyba do wyra się wrzuca, nie? Ty, tu się pod wyro nie da schować. Ja. A, papudze się to daje. Papudze. Klucze mu zabrać, jak pójdzie spać? Dobra, ale co się robi ze szczęką? Do szczęki się dodaje chyba pikantny sos, nie? Co jest? Idzie do... Jezu. Proszę, nie idź tu. Ten się obudzi, jak będę tu łaził? Kurde, obudził się! Ja, jak to? Ale ma such pieprzony aligator. To się nie liczyło jako porażka, jak coś, bo... Nie wiedziałem, że się obudzi, dobra? To jak coś, to nie liczymy tego, dobra? Czyli można... Pierwsze podejście to jest, dobra? Dobra? To dzięki. Musisz mu... szybę w Passacie rozbić. Ja pierdolę. No właśnie, kaktus nie do wyra. Pineski są do wyra. Zabudzik? Ty, ale żeby mu się... Kurde, żeby on go teraz nie kliknął przypadkiem. Nie wiem, czy nie za wcześnie zacząłem triki mu robić, wiecie, czat? Banana gdzieś trzeba było włożyć. Nie wiem, czy banana nie lepiej. Nie, walnę tu banana i luj. Nie, tu dam. Ty, ja powinienem klucz odwiesić? Szybciej z tym bananem! Kurde, no co on go tak długo robi? O, zesrała się świnia mu na podłogę, pokczą. Zobacz tą świnię szybko. No co ty? I nie wlazło 3%. Czyli banana trzeba później dać. Nie będzie. Banana trzeba dać tutaj dopiero. Ja pierdzielę, w ogóle jak on gówniano robi te rzeczy w tej misji. Za jak wolno. Źle to zrobiliśmy, chat. To trzeba zupełnie inaczej zrobić tego questa. Dobra, walę mu te pinechy na łeb i luj. No wal tego kaktusa! Szybko. Tutaj trzeba banana gdzieś, tu. Nie, banana dam. Aloj, na dole mu dam tego banana i siema. Kurde, tutaj aż dał banana? Tak daleko? Tutaj powinien być banan, zanim papuga dostanie, tak. Ach, widzisz, to jest gra dla pięciolatków, ale na jaki pięciolatek będzie o tym wiedział? No żaden. Widzicie? Wiem już, jak zrobić tę gierkę, patrz. No nie, nie bądź sąsiada, proszę. Proszę cię, no nie biegnij tu, bo spieprzysz mi życie całe. Ja pierdzielę. Trzeba resetować. Retin po prostu. Oj. Wpadnie w niego, nie? Tego banana. Nie, powinno być git. Znaczy, jeżeli w niego w ogóle wpadnie. Co za debil ma tyle drzwi w domu? Jak ma tyle pokoi, to czemu ma nie mieć drzwi? Dobra, powinno być stówka. Nie, powiem wam tak, łatwiejszy jest ten sezon chyba. Ej! Ja pierdzielę. No i to jest gra dla pięciolatków. Nierealne, chłop. Jeszcze raz napiszesz, że to gra dla pięciolatków, to dostajesz bana od razu. To nie jest gra dla pięciolatków, tylko dla pięćdziesięciolatków, co rozwiązują krzyżówki i właśnie grają w takie gry z nudów. A dla czterolatków. A zobaczymy Pegi tej gierki. Ale ze 100 lat trzeba mieć żyw, to grać. Łóżkę na koniec? No zobaczymy, ale raczej będzie git. Chyba, że naprawdę jestem kretynem skończonym. Smokiem wawelskim. Tutaj, z tej strony daję banana i siema. I powinno być git, ale nie wiem, czy będzie. Bal banana. Kurde! Da się tylko z tej! No jak to? No nie! Ale on powinien się potykać o tego banana i koniec, zobacz. Idzie po bananie. Nie idzie. Ale idzie, patrz. Teraz będzie szedł po bananie i 100%, patrz. I powinien się teraz potknąć, się nie potknął, nie wiem. Ty, poczekaj. No nie, rąbony ciastka 8 godzin wyjmuje z zasranej michy. Ile można ciastka wyjmować? Dobra, robimy na koniec łóżko. No i no moja wina, że chłop banana nie umie rzucić na podłogę poprawnie. Tylko rzuca tylko z lewej strony, lewak zasrany. No co ci mam więcej powiedzieć? No to jest gra dla debili, którzy tylko schematy umieją grać. Nie da się być kreatywnym w tej grze w żaden sposób. Masz 140 IQ i nie widzisz sensu nauki w gimbazie? Powiem ci tak, nie trzeba mieć tylu IQ, żeby nie widzieć sensu w nauce w gimnazjum. Ja ostatnio w ogóle oglądałem jakiś filmik IQ na YouTubie. I chłop pod komentarze pisał, że ma 160 IQ, zna 12 języków, ma 18 lat i gada, że lepiej by się czuł, jakby mieszkał w starożytnym Rzymie, bo obecne czasy są dla niego za głupie. Na tym chyba jesteś nie tym chłopem z komentarzy.
No łóżko na koniec, wiem. Robię to łóżko na koniec, tak gadaliśmy. To kiedy banan? Poczekaj. Ty, to kiedy banan? Bo ten banan tutaj najgorszy w tej kampanii całej wrześniowej. To jest problem. Ty, może masz rację, rzucam żyrandolem, że tak trzeba to zrobić. Dobra, robię po swojemu. Luj. Kurde. Nie śle! Zapomniałem pinasek dać! Teraz jest podejście numer ostatnie i uznajmy, że to jest pierwsze podejście w ogóle. Kurde w dupę. Dobra, uznajmy, że od teraz gram. Kurde pineski. Dobra, jeszcze raz. Zapomniałem, jak się nazywa to, że zapominasz, kumasz? Dobra, nie? To chyba znaczy, że to mam. Banan po spaniu? Nie, bo mu spadnie podczas spania cały gniew. Więc trzeba dać teraz. 97? Nie, no będzie stówka. Zobaczysz. Jak będzie 97... Kurde! Ja pierdziele, nie obudź się, proszę! Luć na łeb śmieciu. No przypadkiem kliknąłem! Tak, 100%. Wiem, jak to zrobić. Nawet wam nie mówię. Po prostu robię swoje. 100% od 6 rund robisz. No wiesz, ale... Wiesz, jak jest, nie? Z matury też chciałem mieć 100%. Luj, wale banana tu na łeb. Kurde, no wal tego banana! Ja pierdziele biegiem. Nie wbutknie się o to. Nie potknie się chyba o niego. Ja pierdziele! No nie, o to mi chodziło w ogóle, miał się potknąć. Chili. Pineski. Świnia, czyli klucz. 3, a ile tam jest? 6, tak? 300 godzin stream na sąsiadach. Co tam jeszcze jest? Ciastka, czyli ostre ciastka. Kaktus. To jest kaktus. Banan. Pint od Ksajo. A nie, to nie ten żart. 6 żartów jest, tak? Czy 7? A, czekaj, co jeszcze jest? Za kaktusa ban? Nie, no to jest kaktus. No tak, ale ja mam, narysowałem wszystkie rzeczy, tak? Jest 6 żartów. 7, no to jaki w dupę jeszcze był? Czego ja nie zapisałem? Raz, dwa, trzy, cztery... A, 7 jest, dobra! Jest 7, luj. Nieważne. Tak, to zadziała! Zadziała to! Bo zobaczcie, on, patrz, zrobi kaktusa, jest jedna rzecz. I tak, za to jest plus 3, już, nie, poczekaj. Pineski to jest pierwsza rzecz, za to jest plus 3 kaktus. Za chili jest plus 3 i za banana jest plus 3. Czyli masz już plus dużo. I tutaj za świnie masz też plus 3, czy tam ostry sos, któryś z tych, czy tam boom. No i tyle. 3, 6 i masz 12 na plusie. I jest stówka. Będzie dobrze! Zobaczycie i luj tam. A jak nie, to się pomyśli. Ale na pewno jest dobrze. No co może być źle, chłopie? Pamiętaj, że sąsiad idzie spać? A, no tak. Czyli pineski nie mogą tak zadziałać. Ja Zaczynasz od ostrego i kaktusa. Potem jak on śpi, robisz ciastka i wybuchowe. Potem wypuszczasz pinie. Potem idziesz do góry, dajesz pineski i banana na górze. Zaktualizowany. Dobra, jak coś to kopiujcie, to co napisał zaktualizowany u góry. I mi wklejajcie, żebym się nie pomylił. Czyli tak, ostry i kaktus. No dobra, robię to co mówiliście. Kopiujcie mi ten tekst jeszcze raz, żebym teraz się już nie pomylił. Teraz świnia. No zobaczymy, czy wyjdzie to co widz mówi. Mam nadzieję, że tak. Terapineski. Banan. Tak. Będzie 100. Jezu. Dziękuję ci zaktualizowany czy zdematerializowany. Jaki ty mięśnik? Tak. Zeszmacony. Zaktualizowany. Ja ciebie też kocham, dziękuję ci. Modhim. Mam lepszy pomysł, chat. Puszczę reklamy. Zaraz wracam. Jakaś łatwa misja w ogóle jest. Dobra, biegiem na górę. No na first time robię tą misję na 100%, chłopie. Gdzie mam banana wypieprzyć? Coś fini żarcie zrobił? A chyba ta, no. Dobra, łatwa misja. Chyba na stówkę za pierwszym będzie czat. To jest chyba najłatwiejsza misja dzisiaj. Tak, tu trzeba dać banana i będzie win. Nie, to wiesz. Pierwsze podejście. Pierwsze, jak coś, to jest podejście. Kur! W dupę! Luj. Zdążę? Mówię wam, to jest prosty quest.
Co tu jeszcze było? Tylko te dwie rzeczy. Dobra, i teraz jak będzie... Tak. Jak tam wejdzie do środka, to już mogę walić to na klatę. I stówka będzie jak nic, zobaczycie. Nie, to będzie, to jest proste, czad, ja już to wygrałem. Easiest quest in my life. Yes, my friend. A zejdę na dół na wszelki wypadek, bo jeszcze przepieprzę przypadkiem. Nie wiem, ten odcinek, ten quest, ta misja była prosta, ta plansza. Zabawisz stówka. Pierwsze podejście. Bo to pierwsze nie liczyło, nie? Cały sezon cieszy się ogromną popularnością, bo krzyknięto cię gwiazdą telewizji, a widzowie, czyli wy, przyznali ci nagrodę Złotego Sąsiada. Pokczam, Złoty Sąsiad. Dzięki widzowie za Złotego Sąsiada. Tu jest mój Złoty Sąsiad. Dzięki. Wyblakł trochę, aleluj. Trzeci najtrudniejszy, no dlatego nie ma sensu już dzisiaj, bo będziemy w to grali, wiesz. 20 minut to po co marnować? To jest lepiej zrobić taki fajny początek streama na następny, nie? Dobra, sąsiedzi na dzisiaj tyle, powiem wam. Fajnie było, ale... Nie, łatwe te questy, powiem wam. No proste. Widzisz, że gierka dla 5-latków z gazety. Do gazetki jakieś dołączają, typu Kaczor Donald czy coś takiego, wydaje mi się. Powiedz mi, skąd on się tutaj wziął? Czy w dżungli, czy gdzieś indziej? Czy wychował się gdzieś, czy u kogoś? Może raczej coś, dzień się potwora. Co dzień ćwiczył swoje pazury, strugo swoje zęby, dzień to robił. Patrz, on wygląda o tak. Zabija bez litości wszak. On zabijał łypę.